W dzisiejszą niedzielę mamy dość trudny fragment o miłowaniu nieprzyjaciół. To jest jedna z najtrudniejszych prawd chrześcijaństwa do przyjęcia. Jak to mam miłować nieprzyjaciół? Miłować tych, którzy wyrządzają mi krzywdę? Czy to jest w ogóle sprawiedliwe? I może warto na tę Ewangelię spojrzeć poprzez treść właśnie dzisiejszego psalmu. Psalmu 103, który zaczyna się od słów: błogosław duszo moja Pana, święte imię Jego, błogosław duszo moja Pana, nie zapominaj o Jego dobrodziejstwach. I dalej czytamy w tym psalmie: jak się ojciec lituje nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem. Bóg zatem zna naszą słabość, naszą marność, widzi nasze dobre chęci, dobre pragnienia, ale nie przekreśla człowieka, gdy mu coś nie wyjdzie. Popatrzmy, że Jezus nie skreślił Piotra, który się go zaparł. I nie skreślił także Judasza, który go zdradził, z tym, że Piotr przyszedł do Jezusa. Gorzko zapłakał i wyznał mu prawdę, że nie jest stać go na miłość, która będzie sprawiała, że odda życie za Jezusa, ale chce być z nim, chce mu towarzyszyć, chce być jego przyjacielem. I Jezus przyjął Piotra takiego, jakim Piotr był. Gdyby może Judasz też przyszedł do Jezusa, nie skończyłby tak, jak skończył. Bóg zatem zna każdego z nas lepiej niż my samych siebie. Widzi nasze dobre pragnienia i błogosławi, ale też widzi, że upadamy, jesteśmy słabi i lituje się nad nami. I może właśnie w takiej perspektywie trzeba spojrzeć na aspekt miłowania nieprzyjaciół. Zobaczyć w tym, który mnie krzywdzi, że to tak naprawdę też jest pokrzywdzony człowiek przez życie. Może nie poznał, co to miłość, nie poznał, co to dobro. Sam był raniony, niedoceniany i teraz tak samo rani innych. Ale przejdźmy jeszcze do osoby Boga. W pierwszym wierszu tego psalmu 103 mamy zachętę, by Boga błogosławić. I to jest drugi klucz. Błogosławić Pana. Cały czas mieć w Nim utkwione swoje oczy. Rozmyślać i rozważać nad Jego miłością i dobrocią. Wtedy te wszystkie przykazania i także przykazanie miłości nieprzyjaciół wcale nie będą trudne. Będą konsekwencją, bo skoro Bóg mnie nędznego tak kocha, tak miłuje, to dlaczego ja miałbym nie kochać drugiego człowieka, a także i nie kochać siebie samego? Porozmyślajmy dziś nad tym psalmem 103 i nad Ewangelią w jego kontekście. A jako fragment muzyczny do dzisiejszego odcinka proponuję króciutkie trio w tonacji g-moll, które skomponował Józef Gabriel Rheinberger, kompozytor epoki romantyzmu, który ma w dorobku bardzo wiele utworów organowych, a także muzyki sakralnej, szczególnie msze. Jego utwory są bardzo wzruszające. Sam Rheinberger mówił, że muzyka stoi ponad słowem, pojawia się tam, gdzie ono już nie wystarcza. Ale niech ta muzyka i rozważanie Słowa Bożego w jej tle doprowadzi nas jeszcze do czegoś więcej. Do ciszy, w której do serca przemówi Bóg. Zapraszam już teraz na kolejne odcinki spotkania ze Słowem i muzyką. Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie w nich uczestniczą i życzę dobrego, spokojnego tygodnia. Szczęść Boże!